Proszę Państwa, wznawiam obrady. Proszę Państwa, przed nami czwarty punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/298/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Piła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granicy i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym. W imieniu wnioskodawcy prezydenta miasta Piły punkt ten referował będzie sekretarz gminy Piła pan Roman Szarzyński. Bardzo proszę, panie sekretarzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeśli państwo pozwolicie, to omówię łącznie uchwałę tą, o której pan przewodniczący mówił, oraz uchwałę następną, ponieważ są to uchwały bliźniacze do siebie podobne. Czy są głosy sprzeciwu? Możemy procedować łącznie? Tak? Przynajmniej przedyskutować łącznie te trzy uchwały. Nie ma sprzeciwu. Bardzo proszę. Obie uchwały mają charakter porządkowy. Pierwsza dotyczy podziału gminy na okręgi wyborcze, druga na obwody i obie wynikają z wcześniejszych uchwał Rady Miasta Piły dotyczących nazw ulic. I tak w okręgu wyborczym numer 9, obwód 13, w miejsce słów droga kotuńska wpisuje się słowa kotuńska droga. W okręgu wyborczym numer 16, obwód 25, w miejsce słowa olsztyńska wpisuje się Małgorzaty. W okręgu wyborczym numer 19, obwód 31, dodaje się dwie nazwy, to jest Mikołaja Wierzynka i Samuela Targowskiego. Jednocześnie w uchwale dotyczącej obwodów w miejsce słów przy siedzibie obwodowej komisji wyborczej w Wodniku, w miejsce słów Kosaka 96 wpisuje się słowa Kosaka 102. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Spraw Społecznych. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki, bardzo proszę. A państwa radnych bardzo proszę uprzejmie o zalogowanie, powtórne zalogowanie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt uchwały komisja przyjęła jednogłośnie. Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, możemy przystąpić do głosowania. Kto z panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/298/12 Rady Miasta Piły z dnia 28 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Piła na okręgi wyborcze, ustalenia ich granicy i numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przed nami kolejny punkt porządku obrad. Jest to punkt 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Jest to druk nr 774. Argumentacja została już przez pana sekretarza przedstawiona. Jako projektodawcy, w imieniu projektodawcy proszę teraz o opinię Komisji Spraw Społecznych. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, projekt tej uchwały również był omówiony przez komisję i przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 25/327/12 Rady Miasta Piły z dnia 30 października 2012 roku w sprawie podziału gminy Piła na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że i ta uchwała została podjęta jednomyślnie. A teraz przed nami siódmy punkt porządku, przepraszam,
Szósty punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie utworzenia w gminie Piła odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Druk numer 778. I ten punkt pan prezydent, pan sekretarz Roman Szarzyński. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z zarządzonymi na 25 maja wyborami do Parlamentu Europejskiego Rada Miasta Piły jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów do głosowania. I tak jak w poprzednich wyborach są to dwa obwody, numer 40 w DPS Piła na 11 listopada 40 i obwód numer 41 w Szpitalu Specjalistycznym na Rydygiera. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Rado, również w tym temacie, w tym projekcie uchwały Komisja bezproblemowo jednogłośnie zaakceptowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń, zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia w gminie Piła odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz siódmy punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Bogusławskiego w Pile. Druk numer 771. W imieniu prezydenta punkt ten referowała będzie dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pani Julita Mudyna. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, przedmiotem uchwały jest nieruchomość położona w Pile przy ulicy Bogusławskiego. Jedna działka gruntu niezabudowana, której powierzchnia stanowi 264 m², a położona jest na obszarze, na którym obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren stanowi zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, takie jest przeznaczenie w planie miejscowym. Z racji tego, że działka nie może stanowić samodzielnej, a może poprawić warunki kilku nieruchomości, do których przylega. W tym przypadku zostanie przygotowany przetarg w formie przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Gospodarki Miejskiej. Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Komisja Gospodarki Miejskiej po wyjaśnieniach Pani Dyrektor, szczególnie dotyczących w związku z planem miejscowym, zaopiniowała ten projekt jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Bogusławskiego w Pile? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz ósmy punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Głuchowskiego w Pile. Druk numer 772. Także ten punkt będzie referowała pani dyrektor Julita Mudyna. Bardzo proszę. W projekcie tej uchwały Rada Miasta Piły wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Głuchowskiej w Pile. Działka gruntu również niezabudowana, której powierzchnia stanowi 2978 m². Przeznaczenie zostało określone dla tej nieruchomości w planie miejscowym, który został uchwalony w październiku 2011 roku i funkcja to tereny zabudowy usługowej. W tym przypadku przetarg oczywiście nieograniczonego z racji takiej, że nieruchomość posiada wszelkie niezbędne parametry do zabudowy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tylko przypomnę, że uchwała dotyczy ulicy Głuchowskiej, a nie tak jak powiedziałem
a nie innej. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarki Miejskiej, pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Szanowni Państwo, Komisja Gospodarki Miejskiej ten temat analizowała dość szczegółowo, ponieważ mieliśmy wątpliwości co do kształtu działki przeznaczonej pod sprzedaż, a także również związków tej uchwały z planem miejscowym. Tak jak Państwo zauważyli na wniosek komisji, te materiały w postaci załącznika, takiego wyrysu z planu miejscowego i wypisu zostały dostarczone wszystkim radnym. Komisja po dyskusji zaopiniowała projekt pozytywnie większością głosów. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Bardzo proszę, jest pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Chciałbym powiedzieć w ten sposób. W trakcie tej analizy załącznika, który żeśmy uzyskali, który nie był możliwy do wglądu w trakcie obrad komisji, zauważyliśmy, że jest w obrębie ronda 10 kwietnia 2010, są dwie nieruchomości, które są zabudowane, to są domy jednorodzinne, natomiast zgodnie z planem są one przeznaczone do wyburzenia i stąd kształt działki, która jest na sprzedaż, jest taki, a nie inny, między innymi z tym takim dojściem do tej zabudowy jednorodzinnej, tym takim trapezowym. Natomiast z analizy projektu ulicy Kossaka wynika, że te działki jakby nie są spożytkowane przebudowę tego ronda i ulicy Głuchowskiej, więc pozostają. Stąd moje pytanie do pani dyrektor, czy ta sprawa była wzięta pod uwagę, czy nie? No ponieważ no, mamy pewną taką niespójność. Z jednej strony plan miejscowy stanowi o wyburzeniu. Projekt nie konsumuje tego planu. Projekt ulicy Kossaka i tych dwóch rond kończących ten fragment ulicy Kossaka. Natomiast działka jest przeznaczona pod sprzedaż w takim konkretnym kształcie, a nie innym. Prosiłbym o odniesienie się do tego. Bardzo proszę. Dziękuję. Pani dyrektor. Na temat planów inwestycyjnych nie chciałabym się wypowiadać, natomiast co do tych działek, które są położone w pasie drogowym drogi publicznej przewidzianej zgodnie z planem miejscowym, owszem, w sytuacji, kiedy gmina podejmie decyzję o rozszerzeniu pasa drogowego ulicy Głuchowskiej, w tym momencie niezbędne będzie wywłaszczenie tych nieruchomości. Dokonanie tej czynności przed inwestycją, w momencie, kiedy nie wiemy jeszcze, w którym roku to nastąpi, byłoby nieracjonalne z racji tego, że zabudowa mieszkaniowa funkcjonuje na tym obszarze, te dwa budynki są zamieszkałe i na pewno wysokie odszkodowanie przysługiwałoby z tego tytułu właścicielom tych posesji. Co do terenu usługowego, faktycznie tak jak widać na załączonej mapie, od strony południowej działka ma nieregularny kształt. Jest możliwość, aby z działki 4/3, nie wiem czy dobrze widzę, ale to jest ta z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wydzielić 14? Przez trzy wydzielić część, prostokąt, który w planie określony jest też funkcją usługową i tych transakcji mogą dokonać obecny właściciel nieruchomości i przyszły nabywca. I wówczas będzie miał większe pole manewru, jeżeli chodzi o podjęcie działań inwestycyjnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Zbigniew Kosławka. Jedno krótkie pytanie. Jak wygląda dostępność komunikacyjna do tej działki, bo z mapki, którą mamy, nie bardzo to widać. Bardzo proszę, panie dyrektor, odpowiedź. Dostępność komunikacyjna będzie zapewniona poprzez działkę 95. Która to jest? To jest ta malutka po lewej stronie wąski pasek. W planie miejscowym jest to również teren przewidziany pod komunikację i na tej działce zostanie zapewniona, ustanowiona służebność drogi koniecznej na rzecz nabywcy działki, która jest przedmiotem niniejszej uchwały. 93, tak? Czy... A właśnie poszerzam pytanie, wobec tego 93, ta nie, długa nie. Działka jest czym? Bardzo proszę, panie dyrektor. Działka 93 to jest rezerwa przeznaczona pod poszerzenie pasa drogowego ulicy Głuchowskiej. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Miller.
Jeśli działka 93 jest na poszerzenie pasa drogowego, to gdzie miejsce na parkingi, to po pierwsze, a po drugie usługi, czyli pewnie handlu, tak? Czy też handlu, ale w końcu się okaże, że handlu. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o miejsca parkingowe, każdy inwestor ma obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych na swojej posesji. W tym przypadku w planie miejscowym nie ma mowy, aby bilansować te miejsca w innym wyznaczonym terenie. Jedyną działką przyległą, która jest przewidziana pod komunikację, to jest właśnie działka 95. Ona ma funkcję komunikacyjną, natomiast biorąc pod uwagę to, że docelowo będzie obsługiwać oprócz tej działki, która jest przedmiotem uchwały, działkę sąsiednią 94, winna stanowić tylko i wyłącznie drogę wewnętrzną. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ulicy Głuchowskiej w Pile? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została przyjęta. Przypominam co do numeracji, że 9. punktem nie jest już skarga, a raport dotyczący wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz efektów ich realizacji w gminie Piła w 2013 roku. W sprawie tego raportu krótko pani dyrektor Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych, pani Ewa Ochołupiec. Bardzo proszę pani dyrektor. Proszę państwa, raport uwzględnia działania w zakresie problematyki alkoholowej, narkotykowej i przemocowej. Nasze działania kierowane były przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Tutaj głównym takim polem naszych działań to są świetlice socjoterapeutyczne, o których państwo wiecie, że ich jest 12. Mieszczą się one w gimnazjach, w zespołach szkół, ponad w zespołach szkół oraz w szkołach podstawowych. Jeżeli chodzi o środowisko dzieci i młodzieży, to realizowaliśmy szereg programów profilaktycznych, zajęć warsztatowych, zajęć edukacyjnych. Następny dzień nasze działania były kierowane do osób dorosłych i tutaj również realizowaliśmy działania w zakresie problematyki, o której wspomniałam na początku. Realizowaliśmy przede wszystkim też programy psychoedukacyjne, w których brały udział osoby zachowujące trzeźwość bądź ofiary, a także sprawcy przemocy. Generalnie rzecz biorąc, programy psychoedukacyjne mają na celu kształtowanie prawidłowych umiejętności społecznych. Również szereg działań kierowaliśmy do grup zawodowych, które z racji wykonywania swoich zadań statutowych podejmują działania na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych, narkotykowych i przemocowych. I tutaj mam na myśli konferencje, zajęcia warsztatowe i różnego rodzaju szkolenia. Organizowaliśmy również zajęcia warsztatowe i spotkania edukacyjne dla rodziców, którzy byli zainteresowani problematyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, a także przemocy rówieśniczej. Raport uwzględnia, proszę państwa, również działania, które powierzyliśmy organizacjom pozarządowym i stowarzyszeniom. Ujmuje również szereg organizowanych imprez okolicznościowych, świątecznych, które organizowaliśmy wspólnie z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami. Raport również uwzględnia strukturę osób przebywających w dziale opieki nad osobami nietrzeźwymi. Szczegółowe dane macie państwo ujęte w raporcie. I tyle z mojej strony wyjaśnień. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Spraw Społecznych. Pan przewodniczący Włodzimierz Bystrzycki. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Spraw Społecznych dokładnie zapoznała się z treścią raportu i stwierdziła, że gminny program przeciwdziałania narkomanii i gminny program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w Pile w 2013 roku adresowany był do wszystkich mieszkańców gminy Piła, a szczególnie do dzieci i młodzieży. Podkreślamy, że realizowany był wspólnie z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, które realizują zadania w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.
omówiliśmy dokładnie na komisji trzy bloki w zasadzie. Pierwsze to zapoznaliśmy się z formą i ilością uczestników działań profilaktyczno-edukacyjnych i socjoterapeutycznych wśród dzieci i młodzieży. Potem programy psychoedukacyjne dla osób uzależnionych od psychotropów i zapoznaliśmy się z działaniem profilaktyczno-edukacyjnym wśród dorosłych. Drugi blok, który omówiliśmy i zapoznaliśmy się, to organizowanie i współorganizowanie imprez świątecznych, kulturalnych i profilaktycznych z Kotwicą, z Caritasem, Radą Osiedla Górnego, Dzień Dziecka, z Monarem, Markotem, z organizowanymi wycieczkami, paczkami i innymi formami, gdzie szczególne rozliczenie finansowe jest w przedstawionym dokumencie, jakim jest sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok. I trzeci blok, który omówiliśmy dokładnie, to omówiliśmy działanie i funkcjonowanie działu opieki nad osobami nietrzeźwymi w OPIRP-ie, czyli na tak zwaną Izbą Wytrzeźwień. Ile tam osób, strona 11, jeżeli Państwo mogą zerknąć, ile tam osób były, jaki wiek, ile kosztuje pobyt, jakie formy tam są prowadzone, wszystko to zostało dokładnie omówione. Główne efekty tegoż raportu zawarte są w 7-punktowych wnioskach końcowych, które przedstawił do akceptacji Państwa Pan Prezydent Krzysztof Szewc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do procedowania punktu 10, a jest to projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024. Jest to numer druku 779. W imieniu prezydenta punkt ten referować będzie skarbnik gminy Piła, pani Ewelina Ślugajska. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej był przedmiotem posiedzeń wszystkich trzech komisji. Szczegółowe informacje co do zmian i zakresu omówiłam na tych komisjach, natomiast ogólnie powiem, że zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia wartości wynikających z zamknięcia roku 2013, z zmian, które wynikały z zarządzeń prezydenta, które zostały podjęte od styczniowej uchwały, a także z uchwały, którą podjęliście Państwo na sesji lutowej. Jeżeli chodzi o zakres przedsięwzięć, które w tej chwili zmieniamy, to dotyczy one przede wszystkim jednego, czyli poprawy estetyki i funkcjonalności miasta w związku z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi. Pozostały zakres zmian wynika przede wszystkim z zawartych już umów na przedsięwzięcia realizowane w bieżącym roku, a także z rozliczenia nakładów inwestycyjnych ponoszonych w poprzednich latach na zadania zapisane w wieloletniej prognozie finansowej. Uaktualnione zostały również łączne wartości dotyczące dochodów i wydatków na bieżący rok, w wyniku których wskaźnik zadłużenia mierzony starymi przepisami spadł o 1,81% do wartości 36,20, o czym mówiłam na sesji grudniowej przy podejmowaniu uchwały na bieżący rok. Natomiast indywidualny wskaźnik obowiązujący od bieżącego roku spadł o 0,18% w stosunku do wskaźnika, który był pokazywany przy projektowaniu budżetu i przy projektowaniu uchwały w sprawie WPF. Proszę Państwa, zgodnie również z zapowiedziami, które przekazywałam na komisji, przygotowana została autopoprawka zarówno do budżetu, jak i do WPF-u. Autopoprawka, której część dotyczy właśnie wieloletniej prognozy finansowej, a związana jest z przesunięciem środków w ramach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą ulica Bydgoska. W związku z rozstrzygnięciem z otwarciem ofert i zweryfikowaniem ofert złożonych na zadanie pod nazwą ulica Podchorążych, zaoszczędzone w ten sposób środki w wysokości 500 tysięcy złotych możemy przesunąć na zadanie ulica Bydgoska, jakby kończąc to zadanie do torów kolejowych od ronda, które w tej chwili buduje się. W związku z tym, że PKP będzie w czerwcu modernizowało właśnie te tory kolejowe, jakby dla zakończenia tego układu komunikacyjnego, tego ciągu, wydaje się to uzasadnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę o opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pan Przewodniczący Lucjan Szutkowski. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024 był procedowany podczas posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Radni
uczestniczący w posiedzeniu mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi wyjaśnieniami. Dotyczyły one właśnie tych kwestii, o których skrótowo przed chwilą wspomniała pani skarbnik. W związku z tym projekt uchwały w wyniku głosowania uzyskał jednogłośną akceptację, pozytywną oczywiście. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan przewodniczący Janusz Kubiak. Ja mam tylko jedno pytanie. Rozumiem, że ten chodnik będzie od strony policji, tak? Możemy? Tak, tak szybciutko? Mówimy o tym ciągu pieszym przy ulicy Bydgoskiej. To będzie po stronie lewej. Po lewej stronie od szkoły salezjańskiej. Po przeciwny. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Mam pytanie. Mniej więcej kiedy rozpocznie się remont ulicy Podchorążych? Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Kubica. Dobra. Bardzo proszę. Proszę bardzo. W ogóle jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Podlasia. Czekałam na tę wiadomość, bo na ostatniej komisji pani skarbnik obiecała, że najprawdopodobniej pieniążki się znajdą na dokończenie ulicy Bydgoskiej, także cieszymy się bardzo. Tym bardziej, że finalnymi pracami związanymi z ulicą Bydgoską będzie remont tego właśnie naszego przejazdu kolejowego, remont, na który czekamy od dłuższego czasu, także jest to dla nas bardzo dobra wiadomość. No i może tak dla informacji mieszkańców Podlasia, remont jest przewidziany na czerwiec, no i no, około 7 dni podobno ma trwać ten remont, także te utrudnienia na pewno zniesiemy z zadowoleniem tym razem, bo naprawdę zależało nam na tym, żeby jednak remont tego przejazdu w końcu się stał i tak się dzieje, także cieszymy się bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy w dyskusji? Nie widzę. Pan prezydent Krzysztof Szewc. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, odpowiadając na pytanie pana radnego Muchewicza, na zadanie przebudowy ulicy Podchorążych łącznie z oświetleniem i częścią, że tak powiem, typowo budowlaną, wpłynęły po 4 oferty. W tej chwili są w trakcie analizy. Myślę, że w przeciągu 2 najbliższych tygodni zostanie podpisana umowa i wówczas możemy mówić o przystąpieniu do pracy. Bardzo proszę, pan przewodniczący Muchewicz. Jeszcze króciutkie pytanie. Panie prezydencie, czy tam również są zaplanowane parkingi po prawej stronie, jak się jedzie w kierunku PWSZ-u? Jeżeli mówimy o parkingach po prawej stronie od strony PWSZ-u, patrząc od ulicy Bydgoskiej jadąc? Patrząc po lewej, oczywiście, że są przewidziane parkingi, oczywiście, że jest przewidziana ścieżka rowerowa, chodniki, dwie zatoki autobusowe. No nie wspomnę oczywiście o wymianie nawierzchni chodników i jezdni. Plus oświetlenie nowe. Dziękuję bardzo. Nie widzę dalszych zgłoszeń, zamykam dyskusję. Możemy przystąpić do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. A teraz 11 punkt porządku obrad. Jest nim projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok. Są to druki 780 i 781, ta autopoprawka. W imieniu prezydenta punkt ten referować będzie pani skarbnik gminy Piła, pani Ewelina Ślugańska. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, i ten projekt uchwały również był przedmiotem obrad wszystkich komisji. Zawarte w tej zmianie uchwały budżetowej są oczekiwane przez gminę przede wszystkim dotacje, wartości dotacji, które otrzymują od Wojewody Wielkopolskiego, a dotyczą one przede wszystkim zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej, czyli pomoc w zakresie dożywiania, a także dotacji na przedszkola, które od poprzedniego roku, od września przekazywane są do budżetów gmin. Wartość tej dotacji zapisana została i zaplanowana i przekazana zawiadomieniem Wojewody w wartości globalnej na cały rok.
Pozostałe zmiany, jeżeli chodzi o dochody, wynikają między innymi z zakończenia działalności Miejskiego Samorządowego Zakładu Budżetowego MZO Wysypisko w likwidacji, gdzie dochody zapisane w budżecie po stronie dochodów bieżących automatycznie przechodzą jako dokapitalizowanie spółki, która w tej chwili się organizuje. A także dotacja z powiatu pilskiego jako dotacja inwestycyjna na zadanie związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Ulica Podchorążych. W związku z tym my możemy te pieniądze, które w ramach przetargu w tej chwili zaoszczędzone, przekazać na realizację właśnie ulicy Bydgoskiej. Taka możliwość dzięki tym pieniądzom również powstała. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o wydatki, które zostały zapisane w tej zmianie budżetowej, a możliwe są dzięki uwolnieniu środków własnych, które gmina zapisała w budżecie, w projekcie budżetu w grudniu na bieżący rok, to tradycyjnie zabezpieczenie środków na promocję miasta poprzez sport, na przekazanie dotacji wynikających, czy wartości wynikających z zawiadomień od wojewody, czyli przedszkola i pomoc w zakresie dożywiania. Także rozliczenie działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgodnie z przepisami dochody realizowane w tym obszarze muszą trafić na działalność właśnie i z przeznaczeniem na problemy właśnie, zamotałam się, ale to wynika z tego, że nie korzystam z pomocy tego ośrodka w związku z tym. W każdym bądź razie one muszą zgodnie z realizacją tego dochodu również wrócić do tego ośrodka i być tam spożytkowane. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pozostałe wydatki, największe zmiany wynikają w zakresie wydatków inwestycyjnych, a wynikają z przeprowadzonych konsultacji społecznych. Wprowadzamy do budżetu bieżącego roku te małe zadania inwestycyjne zgodnie ze wskazaniem mieszkańców. Pozostawiamy tylko te miejskie projekty, które będziemy realizować w zakresie dróg wojewódzkich po podpisaniu stosownego porozumienia z marszałkiem województwa wielkopolskiego. I wprowadzamy kilka małych inwestycji, które planujemy do realizacji w bieżącym roku, a związane są między innymi z drobnymi zakupami sprzętu komputerowego dla miasta i dla jednostek oświatowych, a także z zakupem pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Jest to zabezpieczenie 50 tysięcy złotych. Możemy tutaj otrzymać dofinansowane równe 75 tysięcy złotych, więc zabezpieczenie tych środków po stronie własnych jest również uzasadnione. Proszę Państwa, to są wszystkie zmiany, które proponujemy. Dzisiaj została Państwu również przekazana autopoprawka. Autopoprawka, która dotyczy oprócz ulicy Bydgoskiej, o czym mówiłam przy wieloletniej prośbie finansowej, dotyczy również drobnych zmian w nazwie dwóch zadań. To jest zadanie pod nazwą budowa ciągu pieszojezdnego poprzez dodanie jezdnego do tego zadania łączącego ulicę Ptasią i Kruczą oraz budowa ciągu pieszojezdnego łączącego ulicę Rubinową i Szafirową, działka numer 145. Ta korekta pojawiła się z Zarządu Dróg i Zieleni Miejskiej już po wprowadzeniu tak bardzo szybko do tego projektu uchwały na komisję, w związku z tym, że ona jest uzasadniona, a obszar realizacji inwestycji wychodzi na tereny jezdni, ona jest konieczna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Poproszę opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta. Pan Przewodniczący Lucjan Szutkowski. Przedstawiony przed chwilą projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok był oczywiście przedmiotem ożywionej dyskusji, która wywołała szereg pytań w odniesieniu do licznych zmian w projekcie budżetu. Tym niemniej trzeba jednoznacznie odnieść wrażenie, że są to zmiany w pozytywnym kierunku. Dotyczą wielu sfer, a przede wszystkim efekt konsultacji społecznych, liczne przedsięwzięcia w zakresie chodników spowodują, że myślę, że będą one zauważalne w najbliższym czasie. Stąd też głosowanie członków komisji nie było co prawda jednogłośnie, było 7 głosów za i 1 głos wstrzymujący. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Przewodniczący Mieczysław Karpiński, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ponieważ dostaliśmy autopoprawkę w dniu dzisiejszym, ja chciałbym zwrócić uwagę na kwestię zapisu jednego z tej autopoprawek. Ona jest zapisana w postaci budowa ciągu pieszojezdnego łączącego ulicę Rubinową i Szafirową, działka 145.
Jest to zmiana w stosunku do pierwotnego zapisu, gdzie była mowa o ciągu pieszym. Chciałbym zwrócić uwagę, że ciąg pieszojezdny będzie się musiał kończyć jezdniami zarówno w ulicy Rubinowej, jak i ulicy Szafirowej. W związku z tym, jeżeli ta inwestycja ma być przeprowadzona w całości, to wykroczy poza działkę nr 145. I w tej sytuacji ja bym wnioskował o wykreślenie tego zapisu działka nr 145 i pozostawienie tylko zapisu budowa ciągu pieszojezdnego łączącego ulicę Rubinową i Szafirową. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o dalsze zgłoszenia. Jeżeli nie ma, bardzo proszę o odniesienie się do propozycji pana radnego. Bardzo proszę, pana przewodniczącego. Pan dyrektor Jerzy Mac. Proszę państwa, propozycja nazwania tego przejścia ciągiem pieszojezdnym wynika z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego rejonu Piła Gładyszewo w rejonie właśnie ulicy tej. I zgodnie z tym ta działka jako 145 jest narzucona i oznakowana jako ciągi pieszojezdne z symbolem KX. I dostosowując się do tego zapisu w planie, musimy dostosować zarówno realizację tych robót jako roboty umożliwiające zarówno pieszym, jak i jezdnym przejechanie tam pojazdów, jak również do zgłoszenia do Wydziału Budownictwa o spełnienie wymogów związanych z prawem budowlanym. I dlatego to jest ta poprawka dotycząca samej działki 145. Jeżeli chodzi o nawiązanie do Rubinowej i Szafirowej, bo tak to pomiędzy tymi dwoma ulicami jest, jest to związane, że do granic pasa drogowego Rubinowej i Szafirowej my dojdziemy z tą inwestycją. Natomiast w samym przebiegu już tych dwóch ulic, które są jak gdyby na wylotach tego ciągu pieszojezdnego, będziemy mogli załatwić to w ramach istniejącego pasa drogowego już bez wskazywania numeru działki. Jeżeli to jest jak gdyby jedyny przypadek, gdzie posługujemy się numerem działki, bo tylko w tym przypadku skorzystaliśmy z takiego zapisu, to można właściwie pominąć, bo we wszystkich tych tematach, które tutaj państwo przed sobą mają, ta działka jest tylko w tym jednym przypadku wymieniona. Więc możliwe to jest. Dziękuję. Czy są inne głosy? Bardzo proszę. Jeżeli nie ma, proszę o przygotowanie. Będziemy w pierwszej kolejności głosowali wniosek pana przewodniczącego Mieczysława Karpińskiego o to, aby żeby wykreślić zapis działka 145 w autopoprawce. Kto z panów radnych jest za wnioskiem pana przewodniczącego Karpińskiego? Proszę o podniesienie ręki, naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek został przyjęty większością głosów. A teraz przed nami głosowanie całej uchwały. A zatem kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z autopoprawką? Proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przed nami 12. punkt porządku obrad.
to punkt informacja w sprawie interpelacji i zapytań radnych. Czy do zgłoszonych interpelacji i zapytań są jakieś głosy? Nie widzę. Przystępujemy do punktu 13. Wolne głosy, wnioski i informacje. Czy w tym punkcie ktoś chce zabrać głos? Pani radna Maria Miller, bardzo proszę. Ja może odczytam odpowiedź na interpelację w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Królewskiej i Alei Niepodległości dotycząca działki gruntu będącej własnością osoby fizycznej zobowiązuje mnie do zadania pytania. Które z terenów, na których aktualnie funkcjonują w naszym mieście markety o powierzchni do i powyżej 2000 metrów kwadratowych, były zbywane bezpośrednio przez gminę? W nawiasie chodzi o odpowiedź w sprawie Nomi, Intermarché, Aldi, Galerii Kasztanowej, Praktikera, Kauflandu, IBI, Lidla, Tesco, Biedronek, a także Galerii Piła. Jakiej wysokości dochody wpłynęły do budżetu gminy z tego tytułu? Dziękuję bardzo. Ja przekazuję już tak. Dziękuję bardzo. Pani radna Maria Miller, bardzo proszę, czy w punkcie interpelacji i zapytania ktoś z państwa radnych jeszcze? Pani radna Jolanta Lubińska, bardzo proszę. Ja chciałabym, korzystając z okazji, podziękować dyrektorom wszystkich gimnazjów pilskich za to, że w dniu 15 marca w tej sali tak liczne grono gimnazjalistów uczestniczyło w tych targach. A jednocześnie też chciałabym podpowiedzieć tym rodzicom i tym gimnazjalistom, którym nie udało się dotrzeć do nas, że informator na nowy rok szkolny można znaleźć na stronie powiatu pilskiego. Bez trudu można, wrzucając w Google powiat pilski w zakładce oświata, taki informator znaleźć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie. Nie jest to nasz teren, ale może pan prezydent będzie zorientowany. Czy jakaś decyzja zapadła odnośnie rozbiórki szkoły przy ulicy Świerkowej i co wiemy, że jest to teren usługowy, edukacji i usług? Czy wiadomo, co tam powstanie? Pytania mieszkańców Podlasia. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Mieczysław Karpiński. Nie wiem. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w tym roku mija 100 lat od momentu wybuchu wojny światowej. Chciałbym w związku z tym zaapelować do Pana Prezydenta o przygotowanie uroczystości związanych z upamiętnieniem ofiar tej wojny, a w szczególności ofiar obozu jenieckiego, które państwo pruskie w tym czasie w naszym mieście zorganizowały. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radna Małgorzata Karwacka. Są wolne wnioski, tak? Już. Tak. Ja chciałam tylko przypomnieć przy tej okazji mieszkańcom miasta Piła, dokładnie mieszkańcom osiedla Podlasie, że w najbliższy czwartek o godzinie 17 w szkole podstawowej numer 12 odbędzie się spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami. Serdecznie zapraszam w imieniu, jako członek Rady Osiedla. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zbigniew Kosmatka, bardzo proszę. Ja mam dwie kwestie. Pierwsza, pan dyrektor Kubicki mnie wybaczy, ale jeszcze jedno pytanie do niego w sprawie związanej z byłym Rydwanem. Chciałbym się dowiedzieć, w jakiej procedurze nastąpiło pozyskanie nowego inwestora i dzierżawcy. To jest jedna kwestia. I drugą kwestię, którą chciałem poruszyć, to w dniu wczorajszym otrzymałem od prezesa Uczniowskiego Klubu Sportowego Trójka pismo w kwestii dofinansowania, jakie ten klub otrzymał na rok bieżący, wysokości tego dofinansowania i wątpliwości co do tego, że z dwóch klubów zajmujących się tą samą dyscypliną, ten, który
obejmuje swoim wychowaniem większą ilość zawodników mieszkających w Pile i uczących się w Pile, a jednocześnie klub, który ma szereg osiągnięć na arenie zarówno wojewódzkiej, jak i ogólnopolskiej, został potraktowany w tym podziale środków, drugim podziale środków po macoszemu, zdaniem klubu. W związku z tym prezes za moim pośrednictwem stara się postawić trzy zasadnicze pytania. Jakie zasady i kryteria, przede wszystkim kryteria przydzielenia środków finansowych zostały w tym roku przyjęte? Drugie pytanie, czy decyzje o podziale środków podejmowane były komisyjnie? I po trzecie, czy jest możliwość zapoznania się z tymi kryteriami i składem komisji przez przedstawicieli klubu? Na marginesie chciałem powiedzieć, że zarządzenie, jakie zostało podjęte 9 grudnia ubiegłego roku w kwestii otwartego konkursu, mówi o tym, że są środki są dzielone, czy inaczej wnioski opiniowane przez komisję powoływaną przez prezydenta. Dalej już się nie mówi, jaki jest skład tej komisji, a przy okazji pozwolę sobie zwrócić uwagę na to, że w tym zarządzeniu numer 927 z 9 grudnia jest jeden dosyć poważny błąd w paragrafie pierwszym, mianowicie jest tam napisane, że ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy w roku 2013. I w tej formie to zarządzenie nieskorygowane figuruje w BIP-ie, aczkolwiek potem załączniki mówią już o roku 2014. Także to są te dwie kwestie, które pozwoliłem sobie Państwu przedstawić. Dziękuję. Pan Przewodniczący Krzysztof Muchewicz. Panie Prezydencie, mam pytanie. Mówiliśmy o współpracy z Eneą. Wiemy, że własnością Enei są słupy oświetleniowe. Mam